Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam zrecenzować maseczkę z firmy Evostin. Tak wygląda opakowanie. Jest to maseczka nawilżająco odżywcza. Oczywiście jak wszystkie produkty z tej firmy jest wykonana na bazie wody termalnej z Iwonicza Zdroju. Jest to z takiej serii Sensitia, czyli produkt, który nadaje się do skóry wrażliwej, suchej, skłonnej do podrażnień i alergicznej oczywiście. Taka maseczka to jest tubka o pojemności 50 ml. Tą maseczkę, słuchajcie, kupiłam jakiś czas temu w aptece Dr. Max za 20, 26 zł. Ona była razem z wodą termalną bodajże w zestawie, więc uznałam, że za taką cenę warto kupić było nie było dwa produkty. Jestem z tej maseczki zadowolona ze względu na to, że moja skóra jest rzeczywiście nawilżona, nie mam żadnych zaczerwienień na skórze, nie mam podrażnień. Generalnie tą maseczkę nakłada się na oczywiście już oczyszczoną skórę, czy to twarzy, czy dekoltu, i po 15 minutach albo ten nadmiar się ściąga wacikiem, albo zmywa jakimś bardzo delikatnym płynem, czy to płynem do demakijażu, czy tonikiem. W każdym razie druga opcja to jest po prostu pozostawienie na skórze, aby ta maseczka się wchłonęła. I ja zazwyczaj tak robię. Używam tej maseczki raz w tygodniu, tylko i wyłącznie wieczorem, więc ta maseczka pozostaje na mojej twarzy. Ja ją na koniec jeszcze wklepuję, także całkowicie pozostawiam ją na noc do wchłonięcia. I rano mam właśnie bardzo miękką, odżywioną, elastyczną skórę. No nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o tą maseczkę, jestem z niej zadowolona. Także polecałabym każdej osobie, która właśnie ma skórę alergiczną, która nie może używać jakichś perfumowanych produktów, które muszą być bardzo dobrej jakości, bez jakichś takich składników powodujących podrażnienie skóry. Nie będę Wam tutaj czytać dokładnie, co każdy ze składników posiada, bo możecie to sobie po prostu przeczytać na opakowaniu chociażby. Tylko wspomnę, że posiada on kompleks witamin A, E oraz B5. Także chyba jedna z najważniejszych witamin młodości i odżywienia skóry i nawilżenia. Także kończąc moją recenzję, wystawiłabym ocenę 5 właśnie za nawilżenie i za to, jaka skóra jest po zastosowaniu. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.